partie polityczne przyjęły za jeden z tematów politycznych kwestię porządku na stadionach. No i w tym sensie Platforma Obywatelska postanowiła dodać sobie trochę punktów robieniem porządku w tej dziedzinie, tak samo jak wcześniej robiła porządek na przykład z dopalaczami. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość postanowiło wziąć w obronę tę grupę. Rzecznik Praw Kibiców to projekt, to instytucja, która ma zajmować się pomocą dla tych kibiców, którzy mają różnego rodzaju problemy. Zajmują się takimi sprawami, w przypadku których miało miejsce nadużycie prawa w stosunku do kibiców, bądź gdy miało miejsce nadużycie faktyczne władzy w stosunku do osób ze środowiska kibicowskiego. Jeszcze raz proszę o powrót na miejsca, o to, żebyśmy wspólnie mogli kontynuować ten mecz. Do tej pory kibice nie funkcjonowali jako byt polityczny. To się właściwie zaczęło wtedy, gdy Donald Tusk wydał wojnę kibicom, a Jarosław Kaczyński nazwał ich publicznością. Kibice w sposób krzywdzący są wykorzystywani w polityce bardzo poważnie. Kibice stali się tematem zastępczym dla różnych innych problemów, które mają miejsce i w polskiej gospodarce, w polskim życiu publicznym, w polskiej polityce. Osoby, które się interesują piłką nożną, że użyję takiego opisu, one też się dzielą, tak? Na tych, którym wojna z kibicami czy z kibolami Donalda Tuska bardzo odpowiada, bo sprawia, że będzie można pójść z dziećmi normalnie na mecz, i na tych, którzy są tymi kibicami, dla których to są bardzo silne emocje, właśnie często wyrażane również dość niewybrednymi hasłami czy agresją. Nie mówi się o kibicach, tylko mówi się o kibolach, o bandytach stadionowych. Mówi się właśnie o tym, jakby to była jakaś grupa przedstawicieli marginesu, ludzie, którzy słyną z popełniania przestępstw. To jest pewien sposób na zdobycie trochę popularności, ale w dość wąskiej grupie, i nie sądzę, żeby wyborcom PiS-u, którzy są za spokojnym przebiegiem meczu, spodobało się to, że Jarosław Kaczyński broni kiboli.